gość Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam. Moim gościem jest Krystian Pacholik, Konfederacja. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Po niedzielnych wyborach sześć mandatów do Parlamentu Europejskiego wygrała Konfederacja. Ponad 12% głosów. To sukces, czy spodziewaliście się trochę więcej? E, tak, to jest sukces naszego środowiska. E, najlepszy wynik konfederacji e, od początku istnienia. E, no, Przypomnijmy lat... jeszcze genezy, bo Liga Polskich Rodzin w 2004 roku zdobyła 18% wtedy. Tak? Oczywiście, można by nawet się cofnąć do czasów przedwojennych, gdzie narodowcy uzyskiwali najlepsze wyniki w Polsce. Ale patrząc na ten szczyt, już konfederacja, gdy startujemy od 2019 roku, to w pierwszych wyborach 5 lat temu do Europarlamentu uzyskaliśmy wynik 4,5%. Teraz ponad 12%. Jesteśmy trzecią siłą polityczną. E, nawet od wyborów e, tych samorządowych, patrząc, zyskaliśmy 300 tysięcy nowych wyborców. Skąd? E... Zapewne przepływy po części spisu, po części z trzeciej drogi. Z trzeciej e... drogi dokładnie z psl czy z Polski e... 2015? To jeszcze pewnie dokładne badania pokażą, ale te kompromitacje liderów właśnie trzeciej drogi, a ministra obrony narodowej, to co mówił Hołownia o, o tym, że trzeba jak najszybciej odejść od, od złotówki i od gotówki, no to myślę, że ludzie się przekonali. Przekonali się tym, że Konfederacja jest konsekwentna w tym, co mówi. My od początku krytykowaliśmy Zielony Ład, my od początku Mówiliśmy nie dla paktu migracyjnego. My od początku mówiliśmy, że Polska musi mieć bezpieczną granicę, i myślę, że tutaj ludzie nam zaufali. Jeszcze taka ciekawostka z tych statystycznych na konfederację zagłosowało więcej ludzi niż na Lewicę i pięć razy więcej, czy cztery razy więcej robotników, czyli ten bazowy elektorat Lewicy, czyli kobiety i robotnicy no jednak naszym, wybiera Konfederację. W naszym regionie trochę było inaczej, bo tutaj Lewica była przed wami, natomiast za wami był, była trzecia tak, droga. Tak, trochę nas Lewica tutaj jeszcze wyprzedziła, ale wynik Konfederacji w województwie lubuskim to 9,5%, w porównaniu z tymi wyborami jesiennymi, gdzie mieliśmy 6,5%, też 3% do przodu, więc Konfederacja idzie do przodu, Konfederacja Konfederacja jest e, przyszłością, przyszłością jest trzecią siłą Będziecie kan Macie kandydata już na prezydenta Polski? E, jeszcze nie mamy. Pięć e, lat temu w Konfederacji mieliśmy e, prawybory, czyli demokratycznie wybieraliśmy e, swojego kandydata. E, I już teraz Sławomir Mencen, lider Nowej Nadziei i lider Ruchu Narodowego mojej partii ogłosili, że będą skandydować, zapewne również Grzegorz Braun. Czyli Krzysztof Bosak, tak? Więc tak. my zrobimy to w sposób e, demokratyczny, w sposób taki trochę amerykański, bo e, zapewne wszystkie inne partie systemowe będą będą wybierały swoich kandydatów. Wolą liderów partyjnych. To znaczy, ilu członków liczy Konfederacja wybierając, właśnie. Nie, swoje... nie, tutaj będzie szersze. Tutaj każdy, przynajmniej. Każde będzie. Nie, nie. Każdy z sympatyków, każdy z osób, która wpłaci, wtedy to było 50 zł, może wziąć udział w takich prawyborach w jednym z, mi... z mi... Czyli miast. Czyli kupuje się mandat, tak jakby. Tak, e, tak można tak powiedzieć. E, do wyborów. Wtedy mieliśmy 16 zjazdów wojewódzkich, e, głosy elektorskie, i, i, i w ostatnim warszawskim zjeździe wybieraliśmy kto, kto. Który z kandydatów do... pana ma największe szanse e, na, na największe szanse oczywiście, moim zdaniem, ma Krzysztof Bosak, który jest e, jednym z liderów Konfederacji, jest wicemarszałkiem Sejmu, jest dobrze przygotowany do tej roli i e, to wszyscy w Konfederacji mówią, nawet, e, nawet osoby nie z partii ruch narodowy, że najlepiej wypada medialnie, najlepiej e, może reprezentować e, Konfederację, naszą ideową prawicę właśnie w tej batalii, e, która już w przyszłym roku. Wspomniał pan o pakcie migracyjnym jakiego rodzaju w takim razie działania powinna Polska podjąć, jeżeli chodzi o te przenikanie migrantów przez wschodnią granicę? Już są głosy ekspertów, w tym generałów, że możliwe, że trzeba dru, drugą, drugi mur postawić, tak? Pierwszy, pierwszy ten, który jest i drugi ten, który będzie lepszy, mocniejszy, bo niestety widzimy, że nielegalni migranci przekraczają tą granicę. Warto też się zastanowić... Ale nad... te mury budowano w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i też przekraczano granicę. Wydaje się, że ten budowany w Izraelu jest murem, który, który spełnia swoją rolę to i taka, zachodnie. Tak, widzieliśmy te efekty. Wejścia właśnie terrorystów przez ten mur, właśnie. Tak, ale trzeba sobie powiedzieć, jasno, że żaden mur w 100% nie będzie chronił naszej granicy, ale też trzeba patrząc na czasy przedwojenne, był korpus ochrony pogranicza, czyli ta jednostka wyspecjalizowana do ochrony granicy. Niestety obecnie straż graniczna. Znaczy inaczej, tam w dużej części chroni granicy wojsko. I z, z wojska są w formacji na przykład czołgistów. Jak oni. Um, oni nie są wyszkoleni do ochrony granicy. No, oni są dosłownie na przykład wyszkoleni do jeżdżenia czołgiem czy do przeciw i tak dalej, jednostek. Więc wydaje się, że trzeba zrobić taką nową formację jako specjalne Dokładnie, takie. tak. Ludzi wyszkolonych stricte do ochrony granicy. No i oczywiście poszerzyć możliwości, kompetencje żołnierzy, bo w przysiędze żołnierskiej jest to, że żołnierz ma wszelkimi możliwymi sposobami strzec granicy Niestety No tak, ale ten... jak zaczną w wy... Białorusi nie wypychać dzieci? Powiem tak, ta tragedia, która się wydarzyła nie powinna mieć miejsca i najprawdopodobniej mogłaby się nie wydarzyć, gdyby żołnierz nie bał się użyć broni. Po to mają żołnierze broń, żeby jej używać. Oczywiście. W przypadkach tylko skrajnych, tylko w przypadkach ochrony. Ale nie było życia. protestów ze strony żołnierzy, jak mówił prezydent, czyli nie zakwestionowali tego faktu, że zostali aresztowani. Ta sytuacja też nie powinna mieć miejsca. W momencie, gdy żołnierze strzelają alarmowo w górę, w niebo i potem są w kajdankach, że tak powiem, łapani, no to, to jest. Ale nawet mają prawo strzelać, kiedy już wycofują się migranci. W tym wypadku zapewne nie, ale moim zdaniem, i zdaniem chyba większości społeczeństwa ta sytuacja była skandaliczna. Przecież nawet minister obrony narodowej się z tego wycofał i mówił, że są, są z żołnierzami. Chociaż to, że nie miał wiedzy o tej całej sytuacji, nie, ta wiedza nie doszła do prezydenta, to też jest sytuacja skandaliczna i chyba wszyscy są oburzeni, nawet ludzie z partii rządzącej, więc chyba jasno trzeba powiedzieć, że my jesteśmy murem. Za polskim mundurem, za polskimi żołnierzami i takich sytuacji nie powinno być, bo wrogiem jest Łukaszenka, wrogiem jest Putin, którzy te sytuacje inicjują, i wrogami są ci przestępcy, którzy chcą przekroczyć granice. Dzisiaj chyba będzie decyzja w sprawie płacy minimalnej w przyszłym roku. Teraz w tym roku wynosi ona 4300 zł. Jak będzie w przyszłym roku to się okaże? Jest pan za tym, żeby ewentualnie podnosić jeszcze płacę minimalną? Jeżeli mamy podnosić płacę minimalną, to tylko w sposób rynkowy. Jeżeli, Co to w, znaczy? Jeżeli w, rośnie nam PKB, rośnie ogólna stopa płac, ta średnia cała, no to wtedy możemy podnosić. Wydaje się, że poprzednia władza Prawo i Sprawiedliwość podnosiły tą płacę w sposób nierynkowy. To chodziło o tak zwaną kiełbasę wyborczą. I tutaj możliwe, że jest podobnie. My jako Konfederacja już w tamtej kadencji Sejmu mówiliśmy o czymś dodatkowym, że jeżeli ta płaca minimalna ma być, to powinna być regionalizowana. Bo płaca minimalna na tym samym poziomie w województwie lubuskim, a w Warszawie to są absurdalne rzeczy, ponieważ jeżeli. Koszty życia są inne tutaj, tutaj. Średnia tak? zarobków w Warszawie jest dwa, dwa razy wyższa. Tak jak pan redaktor mówi, koszty życia są wyższe w Warszawie, to jest to nieracjonalne. Wydaje się, że. Można to regionalizować, tak jak mamy 16 województw, tak samo mogłoby być 16 różnych płac minimalnych. Kolejna propozycja jest taka, żeby chorobowe było płatne 90 albo 100%. Też jest Pan za tym? Czy... To jest bardzo dyskusyjne. To jest bardzo dyskusyjne. Tak jak rozmawialiśmy przed audycją z Panem, że no zaraz w, w, w poszczególnych zawodach może się okazać, że wzrost zachorowań będzie drastyczny. Będzie drastyczny, i tutaj trzeba to, to, to przemyśleć zdecydowanie. Wydaje mi się, że te. Zasady, które były obecnie, były dobre, a zmienianie tego, no zaraz będą musiały się zwiększyć kontrole ZUS-u, będą musiały iść na to większe wydatki, no bo na 100% jesteśmy, no każdy może być chyba przekonany, że. Te zwolnienia, tych zwolnień będzie zdecydowanie więcej. Wracając jeszcze do wyborów do Unii Europejskiej, z tego co widzę, ilość mandatów niewiele się zmieni, jeżeli chodzi o te układy polityczne w Unii Europejskiej, ale tendencja jest już inna, tak? Bo już coraz więcej osób mówi o tym. Że za szybko ta transformacja energetyczna następuje, że trzeba trochę przyhamować, przystopować. Myśli Pan, że to w tym kierunku teraz pójdzie? Mam nadzieję, że tak, bo te koszty tej transformacji energetycznej, która, które zostały zaplanowane, są po prostu absurdalne i nie do przyjęcia. To jest śmieszne, ponieważ Zielony Łatwi, 55, te wszystkie. Pakiety, większość formacji była za tym. Teraz, się, teraz są przeciwnikami, i nie dlatego, że stwierdzili, że to jest złe, wydaje mi się, że to presja społeczna. Ludzie dowiedzieli się, jakie koszty będą musieli ponieść, ile z ich kieszeni będzie musiało na to pójść i moim zdaniem, ale my jako Konfederacja tutaj możemy powiedzieć, a nie mówiliśmy, bo my od początku byliśmy przeciwnikami, bo wiedzieliśmy jakie po prostu sama na przykład dyrektywa budynkowa to półtora biliona, biliona złotych koszty zwiększenia yy, na, na, opłat za energię, też zaraz będziemy mieli. Można nie? zwiększyć, tylko trzeba mieć na to pieniądze, po prostu o to chodzi. No oczywiście, oczywiście, nie I ma nic za darmo. na zakończenie jeszcze, no, w każdym razie, w perspektywie, jak pan planuje, rozwój Konfederacji będzie następował dalej, czy... Nasze dobre wyniki w poniedzielnych wyborach, czyli 12%, już teraz widzimy po zgłoszeniach do naszej formacji. Głównie młodzi ludzie chyba głosowali, tak? Głównie młodzi ludzie, ale zyskaliśmy wśród, to znaczy wyborcy w wieku 18-35, Konfederacja miała najlepszy wynik, 30%, ale też zyskaliśmy w tych w, w, u ludzi starszych, czyli tam plus 35, u rolników zyskaliśmy poparcie, więc Konfederacja zyskuje we wszystkich grupach społecznych. Propos, I tak jak mówiłem, też wśród kobiet. A propos rolników, to wieś bardzo mało głosowało, bardzo mało osób głosowało na wsi, mimo to, że te protesty głównie dotykały rolników. To czy oni tworzyli te protesty wobec Zielonego Ładu. Jak I pan sądzi, dlaczego niestety, nie poszli do niestety, wyborów? Może, może po prostu byli już rozczarowani. Już byli tak rozczarowani, że nie poszli. A szkoda, my namawialiśmy, że, że, żeby rolnicy, bo to w ich interesie jest, kto będzie miał wpływ na Unię Europejską, czy mówiąc bardzo kolokwialnie, rolnictwo będzie zaorane, bo niestety to wszystko, te wszystkie zmiany do tego dążą. Czy dalej będziemy, e, czy, czy dalej rolnictwo będzie tą gałęzią gospodarki, e, na której będziemy zyskiwać i będziemy mogli po prostu korzystać z, z dobrego polskiego rolnictwa, a nie z, z, z na przykład z warzyw, czy owoców z Ameryki Południowej, czy z zagranicy. Dziękuję bardzo. Krystan Pacholik, Konfederacja, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.